Panie i panowie, będziemy dziś znów mówić o programowaniu. W stajni naszej szkoły zaparkował właśnie ognisty rumak, z którego zeskoczył prowadzący ten program. Przemysław Adam śmieje. No hola, señores, señoritas i señores i w ogóle wszyscy, którzy tam jesteście, po to, żeby ze mną ćwiczyć programowanie. Dzisiaj rozbudowujemy nasz program, nasze losowanie liczb z lotka, czyli połączymy dwa poprzednie odcinki tego kursu. Wskakuję na pulpit, nie zabieram waszego cennego czasu. Pamiętacie jeszcze program z zeszłej lekcji. W tym programie losowaliśmy liczby, ale to nam będzie niepotrzebne na razie. Na razie będziemy chcieli sobie pomówić o czymś, co się nazywa zbiór. No bo wiemy, że jest coś takiego jak liczba równa się 17, równa się 50 i tak dalej, 147. I ta liczba może zawierać zawsze dokładnie jedną liczbę. No ale teraz powiedzmy, że chcielibyśmy losować, tak jak wiecie, jak jest maszyna losująca w totolotku, nie? Nie wiem, jakie tam teraz są te maszyny losujące. Jak ja byłem młody, to była taka łapa i ta łapa wyciągała jedną kuleczkę z worka, potem wyciągała drugą kuleczkę z worka i dokładała ją do jakiegoś zbioru już wylosowanych liczb. I tu będziemy chcieli podobnie, że na razie będzie pusty zbiór, a do tego zbioru sobie dołożymy jedną liczbę, dołożymy drugą liczbę, trzecią liczbę, może milion liczb, tak? Nie wiemy, ile liczb. Możemy je dokładać do tego zbioru, no tak długo, aż przekroczymy jakąś tam zapewne ograniczenie komputera, nie wiem, czy w pamięci, czy jako takim w Pythonie, że zbiór nie może być większy, nie, trzeba by się wczytać, ale na pewno nie są to małe wartości. Więc będziemy brać taką liczbę, losować i dokładać ją do zbioru. No i popatrzcie, jak zrobić taki zbiór? Najpierw muszę powiedzieć, że mamy na przykład liczby, tym razem liczby sobie użyję liczby mnogiej, równa się set i coś takiego. To powoduje, że powstaje zbiór po angielsku set. Jeżeli sobie teraz ten zbiór print liczby, miałem robić bez tych spacji, jeżeli sobie ten zbiór wydrukujemy, no to on jest po prostu pusty. Teraz jeżeli sobie zrobimy liczby kropka add 12 i jeszcze raz je wypiszemy, to już nie jest po prostu zbiorem, no tak go wypisał, bo był pusty, ale teraz już wypisał to 12, bo do mojego zbioru dodałem liczbę 12. Tak? Jeżeli sobie metodą na razie kopiego paste'a, no bo to wiem, że to jest zła metoda, ale tylko chciałem pokazać, jeżeli dodamy kolejną liczbę, na przykład 172, to mój zbiór ma już dwie liczby. W jakiej kolejności? Nie wiadomo. To nie jest określone w przypadku zbioru. Zbiór to zbiór, tu nie ma konkretnej kolejności. Będziemy mówić o strukturach, które mają kolejność. Ten zbiór po prostu tej kolejności nie ma. Ona będzie być może jakoś tam związana z kolejnością dodawania. To już jak sobie Python zrobi. Ale nie możemy tutaj bazować na tym, że one mają jakąś konkretną kolejność. To jest po prostu worek i w tym worku jest wrzuconych ileś tam liczb. Ile? Tyle, ile kolejne dodajemy. Dlatego jest add, nie? Dodaj. Dodaj, 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 dodaj kolejną liczbę do tego worka. Możemy teraz w każdej chwili sprawdzić, ile jest liczb, tak? Czyli liczby, kropka chyba count, tak, ile, tak, chyba tak, albo to zaraz sprawdzimy. Jak oszukałem, to się zaraz błąd pojawi, tak. Właśnie, tu jest bez nawiasów, bo to nie jest funkcja, tylko to jest... To nie count. Przepraszam. Tak.
No, zamotałem. Chciałem za dobrze. To wynika z tego, że kiedyś programowałem w Javie i tam wszystko jest obiektem. I tam bym korzystał z metody, ale nie będę wam już mieszał. Więc tak, mamy funkcję len, z angielskiego length, długość. I skrót jest len. I długość tego zbioru nam ta funkcja liczy. Czyli podajemy ile równa się length liczby i ona nam podaje, że są dwie. No słusznie, są dwie. Jeżeli to ile sobie skopiujemy tutaj, strasznie nabałaganiłem ten program, zanim jeszcze droga drugą, no to będzie na razie jeden. Tak, jeżeli sobie to skopiujemy na samym początku, to jest 0. Czyli na początku było 0, potem dodałem jedną liczbę, długość już jest 1, dodałem drugą liczbę, długość jest 2 i tak dalej, i tak dalej. Czyli uporządkujmy to. Mamy zbiór, ale te wszystkie copy-paste'y brzydkie, mamy zbiór, który ma 0 elementów. Jeżeli chcemy policzyć długość tego zbioru, to używamy funkcji len, która zwraca length obiektu. W tym przypadku naszym obiektem jest zbiór. Będziemy tej funkcji używać też do innych obiektów. I ta funkcja na naszych liczbach, no to zwróci nam informację, ile elementów jest w zbiorze. Więc wykorzystamy to teraz. Aha, wykorzystamy to do losowania. Wykorzystamy też to, że zbiór jest taką śmieszną strukturą, do której nie można dodać dwa razy tego samego elementu. No bo on już tam jest. Nie mogą być dwie dwunastki w zbiorze. Tak, zobaczmy to. Liczby.add, na przykład 1. Na przykład 12, 12, 130. Tak, i spróbujmy sobie wypisać. Print. I jest 1, 130, 12. Tak jak mówiłem, kolejność, no popatrzcie, ani nie w kolejności dodawania, bo jest 1, 12, 130 dodawane. Więc 1, 130, 12, tak sobie to napisał. Ale poza tym, że kolejność, o czym już mówiłem, jest różna, to nie ma dwóch dwunastek. Ona zawsze będzie tylko jedna. Czyli teraz możemy nasze losowanie totolotka sprowadzić do tego, że będziemy losować tak długo, aż w naszym zbiorze znajdzie się 6 liczb. Będziemy losować z 49, dodawać do zbioru. Jeżeli wylosuje się drugi raz to samo, no to trudno, doda do zbioru 12 jeszcze raz, 12 jeszcze raz, a długość zbioru nie będzie rosła. Długość zbioru jest 3, pomimo że dodawałem 4 liczby. No więc co? Pętla while, czyli na początku while, podczas kiedy długość zbioru liczby, no i tu już się uprę, żeby zrobić ten te spację, no bo kurczę, żebyście widzieli, że to jest ten warunek, który był w środku i teraz ten warunek zwraca długość zbioru. Na początku długość zbioru będzie 0, tak? Czyli podczas kiedy długość jest mniejsza od, no chcemy 6 liczb, tak? Mniejsza od 6, no to 0 jest mniejsze od 6, tak? Prawda. To co on ma zrobić? To on ma wylosować liczbę. Liczba, jedną liczbę, to się równa random, rand, range, to już znamy, nie? Od 1 do 49, czyli do 50, bo ostatni się nie losuje. W tym zakresie i w tym zakresie tą liczbę teraz dodamy do liczb. Czyli liczby w liczbie mnogiej, add, co? Ta liczba. I ta liczba zostanie dodana do liczb. No i na samym końcu sobie je wypiszemy. Już nie w pętli while. Na samym końcu wypiszemy sobie ten zbiór. I mamy zbiór 1, 2, 3, 4, 5, 6 liczb. I jakbyśmy to nie uruchamiali, one nigdy się nie będą powtarzać. Dlatego, że jeżeli jakaś wylosuje się dwa razy tak samo, no to ta pętla będzie robiła tak długo, aż długość tego zbioru będzie 6.
A przy tej samej liczbie ta długość nie będzie rosła. Ona będzie dodawana do zbioru, dodawana do zbioru, dodawana do zbioru, ale ona już tam będzie. Więc rozmiar zbioru się ciągle nie zmienia. No i w ten sposób możemy napisać program, który losuje nam 6 liczb totolotka do skreślenia na kuponie i zawsze jest to 6 unikalnych liczb. Nie musimy się tym przejmować. No i tu już poznaliśmy random, który znamy z poprzedniej lekcji, poznaliśmy while, wykorzystaliśmy while, który z poprzedniej lekcji i wykorzystaliśmy już nową rzecz, jaką jest zbiór, który używa się do wielu innych również w programowaniu zastosowań. Mam nadzieję, że jest to jasne. Jeżeli nie, to słuchajcie, zachęcam do zapisania się na grupę na Facebooku. Zresztą nawet jak to jest jasne, to się zapiszcie na grupę. Na grupę Edukacja Gwarantowana, Informatyka bez problemu zdana. I tam w razie czego możecie zadawać pytania. No, możecie też zadawać pytania w komentarzach pod tym filmem. Nie wiem, gdzie go oglądacie. Czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy jeszcze w innym miejscu. Jeżeli jest tylko możliwość komentowania, to komentujcie i zadawajcie tam pytania. Mam nadzieję, że to zauważę i odpowiem. I hasta luego, hasta pronto, adios, jak tam sobie wolicie. Do następnego odcinka. Cześć i pa.